Hej, witam wszystkich sympatyków Longwara. Ruszamy z kolejną przygodą. Z tej strony Garli, lecimy dalej. Jeszcze tylko małe takie rzut oka na. Czy się nagrywa? Ok, nagrywa się. No i możemy podążać dalej. Co dzisiaj nas czeka? Mamy tą ewakuację. Dobra. Ewakuacja pojechać. Skład chyba ustawiony. A tutaj widzę, że nie mamy zbroi. Tu w ogóle nie mamy uzbrojonego żołnierza. Aha, to w takim razie trzeba medyka uzbroić. Czy nie mamy snajpera na tej misji? Nie, no jest snajper na tej misji. Ice jest na tej misji. No okej. Okay. Czyżby ktoś był już na żywo? Witam serdecznie wszystkich, którzy są na Twitchu. Jeżeli jeszcze ktoś tam jest, mógłby się ujawnić. Przynajmniej będę wiedział, kto nas ogląda. Okej. Okay. Ice zmienia zbroję. Musimy dać zbroję też naszej pani medyk. Tylko jaką zbroję pani medyk? Jaka jest różnica między tym? To daje nam 3, to daje nam 5. Tym jest trochę szybszy. Dobra, ale może być ta zbroja. Broń niech będzie Agrifle. Granat niewidoczny. Myślę, że ok, może być. Zawsze będzie można ukryć nawet VIP-a, jeżeli będzie taka konieczność i potrzeba. Tu mamy uzbrojonego, mamy uzbrojonego, mamy. Myślę, że ok, możemy ruszać. A czemu tutaj kurde tak głupio pisze? Miał być inny opis. No dobra, zaraz sobie to tylko poprawimy. Okej, zaczynajmy tę misję. You'll be heading into Japan for the next mission. Aha, jeszcze sobie stopera nie włączyłem, no ale okej. Będę pamiętał czas. 45 jest teraz, powiedzmy, że z 2 minutki 3 doliczymy, czyli tak zaczęliśmy 42. Koło 52 powinniśmy skończyć. No dobra. O, fajnie się prezentuje nasza, no, nasza ciężka. They want us to get in there and secure the facility. Czekajcie. Kill anything that moves. Czyli to nie jest ewakuacja celu, tylko to mam wyczyścić po prostu mapę, tak? No i najwyraźniej. On the move. No chyba tak, bo nie widzę tutaj żadnych, widzicie, informacji ani po lewej, ani po prawej. Nie mamy też czasu odliczanego. No to myślę, że to jest chyba po prostu zabij wszystkich. Akurat takie misje to dla nas jak najbardziej pozytywne. Tak jest, wykonuję. A nie wiem, czy nie lepiej było go tutaj ustawić, w tym miejscu. Bo miałby otwarty całą tą przestrzeń w środku, a tak to mamy troszeczkę zamkniętą. Mapę zaczynamy z drugiej strony. Zazwyczaj się tą mapę zaczynało tutaj na tym placyku. Całkiem z drugiej strony zaczynamy. Ty, mam nadzieję, że masz tą lepszą, lepszy karabin. O cholera. No nie fajnie. Zdecydowanie nie fajnie. Czy jesteś go w stanie zabić?
A powinieneś. Dobra. Chyba zacznę ich podliczać. Wyruszam! Mogą być jakieś rakiety. Rakiety nie są fajne zazwyczaj. Zresztą zobaczymy, co ten sektopod będzie kombinował. Zaraz tam będę. Troszkę się stamtąd wycofamy. Ice. Ha, ha, ha. Bądź tu człowieku mądry i powiedz mi, gdzie mam Ice'a postawić, żeby było dobrze. No dobrze, spróbujemy go wycofać w tą stronę. Sektopod to jest ciężka sprawa. Jeszcze sektopod na dachu może być trudny do ściągnięcia. No i teraz chyba ty źle stoisz. Tylko nie mam nigdzie miejsca, żeby cię przestawić na dobrą pozycję. Chyba żebym ruszył może łowcę gdzie indziej. Może tu łowca. I teraz ciebie bym dał tutaj, żebyś miał osłonę. Okej. Okay. Idzie dronik. Żółtek reaguje. Czy go załatwi? Powinien. Ma plazmę. Dokładnie. Plazma działa. Plazma działa. Wow. Gdzie on strzelał? Czy on kogoś widzi? Ten sektopod? Znałem się, czy się nie wpakować do tego budynku do środka, bo tutaj teoretycznie on ma szansę walnąć rakietami. A jakbym sobie wszedł do środka, to tutaj już nie będzie miał za bardzo zabawek ten sektopodzik. Okej. Okay. Przez chwilę widziałem. Prawdopodobnie mamy coś z tamtej strony. No dobrze. Ania jest w miarę niedoświadczonym żołnierzem. Może pójść jako wabik. Okej. Okay. Aha! To ten sektopod jest tutaj w środku. No to niedobrze. No niedobrze. W takim bądź razie... Łowca jest tutaj. Co on może zrobić? Stamtąd teoretycznie mógłby dwa razy już strzelić do nas. Ice go nie widzi. Rakiet nie użyje, bo jest w budynku, więc raczej tu powinniśmy być bezpieczni. Nie wiem, czy ma widok drużynowy, czy nie ma widoku drużynowego. Tu bym miał rakietę. Czekajcie, trzeba to przemyśleć. Nie ma problemu. Myślę, że tu mógłby się przejść tutaj. Stąd go widzi, ale nie może strzelić po ruchu. Również tutaj mógłbym ustawić Ice'a. Ice ma disabling shota. Przy 100% celności powinien ładnie wejść ten strzał. Ty tutaj. I ogólnie się pewnie ustawimy na Overwatchu. Czy on ma otworzoną tą przepustnicę rakiet? Chyba nie ma otworzonej. Czyli strzelił po prostu i się wycofał prawdopodobnie. Najbardziej żółtek jest w tym momencie zagrożony. Ale może przeżyje. Zobaczymy jak to będzie. Ty sobie kucnij. Ty sobie włącz Tending Weapon. Będziemy patrzyli, co ten sektopodzik zrobi. O cholera, nie myślę, że ten sektopod go namierzył. Aha, namierzył go. Ale nie trafił. Aha. Jeszcze floaterki, tak? I bez Akery. Okej. Po prostu kurde rewelacja. Po prostu rewelacja wam powiem.
I Mechtoid. Mhm. Bo nie było ich za dużo, tak? To o to chodzi. Skarżyliście się pewnie, że ich jest za mało. Okej. Czy ty masz automatyczną odpowiedź? Tak, masz automatyczną odpowiedź. No dobra, ale jeżeli trafisz go, to może ta odpowiedź automatyczna nie będzie potrzebna. Unieruchamiam ufoka. Dokładnie. Poza tym ty jeszcze masz jedno unieruchomienie, jakby coś. Dobra, trzeba tego... Aha, a gdzie jest Berserker? A czy gdzie jest Sektopod? Nie widzę go w tym momencie. Wyskocz tutaj, pokaż mi, czy go będziemy widzieli. Dobra, jest Sektopod. Okej. Okay. Czy tam kogoś widzimy odsłoniętego? Chyba tego jednego widzimy. Snajper, czy ty go będziesz widział tam? 100%. Chyba nie widzisz go. Czyli twój in the zone może nie działać tak, jakbym sobie tego życzył. Okej. Okay. To na pewno trzeba tego Sektopoda wziąć i... tego Sektopoda trzeba wziąć i wyeliminować, przynajmniej na jedną turę. Unieruchamiam ufoka. Okej. Teraz tak, co tutaj zrobimy z tą ekipą, co tutaj się tak fajnie nam władowała? No rakieta też nie za bardzo robi nam tutaj robotę. Myślę, że trzeba tego Berserkera dwa razy poczęstować. 8. Kto ma ten? Ty pewnie masz śledzącą amunicję, tak jest. Ha, tylko 40%. Tu mógłbym teoretycznie do tego Sektopodzika. A, strzel do Mechtoida. To tylko po to, żeby go szrednąć. Okej, 100%, dajesz. A, mogłem sprawdzić wcześniej jeszcze, czy ten... Czy... Tru nie ma shredderującej amunicji. Bo jakby miał Tru shredderującą amunicję, to by z tym... koleżką mógł ładnie... podziałać. No i miał shredderującą amunicję, czyli trzeba było od Tru zacząć. No dobrze. Dobrze, kogo flankujemy? Flankujemy tamtego, ale czy ja go jestem w stanie ściągnąć jednym strzałem? Teoretycznie mógłbym zaryzykować, ale w praktyce czy ja chcę ryzykować? Dobra, żółtka sobie wyciągniemy tutaj. Tego mógłbym zabić. Nie, włączcie na Overwatcha. Włączcie na Overwatcha. Ty strzel tutaj, powinien go teraz żółtek zabić, jak będzie bieg. Tak jest. 18. Okej. Problem jest teraz z tym tutaj, kolegą. Ale żółtek, z tego co pamiętam, ma chyba cover fire. A. Dobra. Nie będzie potrzebne. Cover fire. Dobra, tutaj możemy ładnie przyładować albo do Sektopoda, albo do Mechtoida. To jest bardziej groźny w tym momencie. Myślę, że Sektopod, bo Mechtoida zawsze można wziąć i... AIP tym urządzeniem do dezaktywacji załatwić.
Dobra, ci się zaraz będą tutaj łączyli. W potrzebie. Kurde, to co, czemu tu się tutaj takie coś świeci? Coś tam trafiliśmy dodatkowo? Zdezaktywowaliśmy? Okej, okay. Ty będziesz go próbował leczyć. No nie. Jeszcze jedna grupka. Jeszcze jedna. Ten XCOM po tym wersji alfa zaczyna mnie strasznie denerwować, wam powiem. Spanikuję pewnie. Dobrze. Co Sektopod zrobi? Okej. Okay. To Sektopoda w tym momencie już nie zdezaktywujemy niestety. Możemy z tym Berserkerem trochę powalczyć. Ania już jest praktycznie martwa. 9. 9. Strzel do niego. 14. Problem jest na pewno z tym sektopodem będzie. No to jest pewne. Odbiegnij tutaj. Przeładuj, bo musisz przeładować. No tylko powinieneś ściągnąć. Tak jest, łowca. Łowca, okej, zrobiłeś to. Nikogo nie widzi snajper. No dobrze. To snajper steading weapon. No niech będzie. Steading weapon również u naszego medyka. Tutaj overwatchik. Ty sobie kucnij. O. Znowu zaczęliśmy widzieć sektopoda, który teraz będzie pewnie ładował do Ani. No niefajny, niefajny jest początek tej misji, zdecydowanie niefajny. Okej, tutaj nie trafione. Sektopod już jest prawie na full uleczony, super. Ładuję. Dobra, straciliśmy kolejnego żołnierza. Ani jednego granata nie użyliśmy, ani nic z tym żołnierzem. Ania przeszła do historii. Do kogo on jeszcze ładował? Ogólnie zastanawiam się, czy nie zrestartować tej misji, bo to zaczyna wyglądać bardzo, 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 bardzo kiepsko. Ale spróbujemy. Najwyżej się cofniemy, tak jak kiedyś to było w naszym zwyczaju, że po takich bardzo złych misjach się po prostu wycofywaliśmy. Najgorszy jest ten sektopod, bo jakby nie ten sektopod, to myślę, że teraz bym ładnie posprzątał tą całą resztę. No ale ten sektopod jest w tym momencie bardzo, 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 mógłbym powiedzieć, takim... takim drażliwym tematem. A najgorsze to jest to, że on mnie jakimś cudem ten sektopod widzi. A ja go oczywiście nie widzę. Okej. Granacik. Dobrze, teraz ich troszeczkę ładnie odsłoniliśmy. Ale ten ma dalej osłonę, nie? Jakimś cudem nie wybuchła ta jego osłona. No dobrze. 40% true. Załatwiony. Tutaj nic nie widzimy.
Tutaj została zniszczona osłona. Okej. Przebiegnij się tutaj. No mógłbyś go załatwić przy 100%, ale czy ja chcę go załatwiać? To muszę na pewno przeładować. A nie, ty masz jednak osłonę. No to spróbuj. Okej, załatwiony. Żółtek teraz nic nie widzi, mógłby się rozglądać. Ty byś sobie mogła włączyć Steading Weapon. Sniper. Też Steading Weapon. I się rozglądamy. Okej, okay, mamy mechtoida aktywowanego, mamy sektopoda aktywowanego. O kurde. Trzy grupki w sumie jest aktywowane. Jeden gdzieś jeszcze mechtoid, który się tam pobiegł do tyłu. Najgorsze to jest to, że ja nie wiem do kogo ten sektopod strzela. No, co ty gadasz? Gdzie dron? Dron powinien być załatwiony? Nie, niestety. Jest i sektopod. I on będzie strzelał pewnie. Tak jest. I nie trafia. Dobrze. Czy z tej strony coś mi tutaj przyjdzie? Aha! Tu jeszcze się kolega pojawił. No i jest i mechtoid, no dobrze. Szkoda, bo mój... w tym momencie mój... rakietier jest spanikowany i nie będzie mógł... I nie będzie mógł nic zrobić. Co z tego, że żółtek trafia, jak ktoś ginie w tym momencie? I to jeszcze medyk. No dobra. Dobra, to oznacza, że zaczniemy sobie tą misję jeszcze raz. Zostało nam około 10 minut, żeby było pół godzinki. No to trzeba, wiecie co, od razu wziąć to. Czy jest tu takie coś jak restart misji? Kiedyś takie coś było. A restart misji. Okej. Okay. I to tak zrobimy. Jakbym wiedział, że tu będzie tak ciężko, to nie wziąłbym Ani, tylko wziąłbym jakiegoś lepszego żołnierza w jej miejsce. Nie no, słabego składu nie mamy, to nie mówię, że to jest słaby skład, ale... Okej. Co ja bym teraz chciał wymyśleć? Co ja bym teraz chciał wymyśleć tutaj? Do środka na razie nie będziemy wchodzili, bo tam jest po prostu Saigon, to co tam się dzieje. O cholera. Sam początek i już, kurde, problemy. No dobrze. Dobrze, kurde, nie. Od samego początku będziemy się tutaj męczyć. Rozumiem. Póki nie widzę tego sektopoda, to mogę sobie ustawić tak skład. Gorzej będzie, jak teraz chwileczkę ten sektopod nam wyskoczy. Wtedy już tak kolorowo nie będzie. Dobra, ty sobie kucnij. Gdzie jest Ania? Ania jest tutaj, tak? Nie, to jest Grzmot. Gdzie jest Ania? Aha, Ania pobiegła tam, więc granata już nie rzuci. No to niedobrze to przemyślałem. Trzeba było tutaj ustawić... Tu mam tylko niewidzialny granat, ale czy on w tym momencie, czy może się może później przydać? Mogłem Anię tutaj ustawić, a... Strix gdzieś indziej, żeby ona mogła tutaj rzucić granat dymny.
No ale trudno, no nie zrobiłem tego, więc... Jedyne co możemy liczyć, że nie wyskoczy ich dużo więcej. Jak wyskoczy z sektopu, to zrobimy jeszcze jeden restart po prostu. Dobra, idzie sektoid. Łączy się pewnie z mektoidem, albo z mektoidem może się łączyć, bo mektoid był u góry. Okej. Okay. O, widzisz go tru. Super. Zabity na śmierć. Bardzo dobrze. Dalej steading weapon. Czy teraz to rzucić granatę dymnego? Oni nie wyszli, więc... Więc może niekoniecznie bym chciał rzucić granatę dymnego. Wolę sobie zostawić Overwatch i poczekać, aż oni do nas przyjdą. Fajnie, jakby ten mechtoid przyszedł, rozwalilibyśmy tego mechtoida i dopiero kolejna grupka. Okej, okay, idzie. Łowca zareagował. Za piąteczkę. No, może być. Gdzieś strzeli na pewno ten... Do kogoś strzeli ten mechtoid, bo nie wątpię, że go uda nam się ściągnąć. Za mało Overwatchy. Okej. Okay. Jeszcze raz żółtek strzeli i jeszcze trura strzeli. Okej, okay, pieca 5. Łowca jeszcze raz. Za 2. No nie, no to aż tyle nie ściągnie tru. Do kogo? 19? Aha. Aha. Dobra, to takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem. To tak, disabling shot, żeby nie było automatycznego strzału reakcji u niego. Ten gość już nam nie zwieje. True średni go. I teraz, kto by chciał tutaj zdobywać doświadczenie? A, Grzmot może sobie do niego strzelić. Dobra, i zrobimy teraz tak. Aha, nie. A, ty musisz i tak zdobywać doświadczenie. Dobrze, dobrze. Zapomniałem sobie przecież, ale ty też musisz zdobywać doświadczenie. Bo mój mech jeszcze nie jest przecież... na samej górze, czyli nie jest pułkownikiem. Już idę. Okay, Strix uleczy ją za 10. Chyba tak, chyba za 10 to było leczenie. Wycofaj się z powrotem, ty nie robisz nic w tym momencie. Żółtek sobie przeładuje. Ty sobie przeładujesz, tutaj włączymy Overwatcha. Tu nic. Kończymy turę. Zostały jeszcze te sektoidy. Potężne dostaliśmy uderzenie za 19. No i myślę, że wiecie co? Chyba jeszcze jedna runda i skończymy ten odcinek. Idzie sektopod. Okej. Okay. Idzie sektopod. I bez Ejka. Który aktywował sektopoda. I jeszcze jedna grupka. Wiecie co? Zrobimy coś innego jeszcze. Czy ty widzisz tego sektopoda jakby coś? 93, 100... Nie, nie widzisz sektopoda.
Pewnie musiałbyś stąd strzelać. Wiecie co? Zrobimy to w następujący sposób. Cofnijmy się do poprzedniej tury. Nie wiem, czy w ogóle to jest misja do przejścia. Wiem, że tu będzie automatyczny strzał reakcji oddać się, ale może nie trafi. Tak jest. Trafił? Nie, nie trafił. Okej. Double taba sobie zostawimy. Ty spróbuj tylko do niego strzelić, może go zabijesz. Aha. Ty w ogóle nie trafiasz. O, cholera. Tu na pewno musimy sobie przeładować. Ty zostaniesz na Overwatchu. Ty ładnie spróbuj do niego strzelić. To jest tylko 3. Malutko. Tutaj próbujemy strzelić. A 5. 5. Teoretycznie mogłabyś strzelić, ale wolałbym sobie przeładować u ciebie. Wolałbym sobie przeładować u ciebie i strzeliłem. Ale Damian, jestem głupi. Wolałem sobie przeładować. Trudno. Zaraz będę na miejscu. Dobra, to teraz robimy tak, że tutaj apteczka. Wycofam się tutaj. Myślę, że te sektoidy, które tam są, nam nic nie zagrożą. Overwatche i... No i zobaczymy. I teraz przed następną turą prawdopodobnie sobie nagramy save'a i zakończymy ten pierwszy odcinek. O, ale to jest masakra. No i to samo? Dokładnie ten sam scenariusz przed chwileczką. Okej. Jeszcze jedna grupka. Kurde, i żółtek jak na złość nie trafia nic. A potrzebuje amunicji, dokładnie. I jeszcze jedna grupka. Tylko dlaczego my sektopoda nie widzimy? No dobra. No to w tym momencie zakończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!